Cześć Boże Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacyjne. W trakcie drugiego czytania projektu ustawy dotyczącego wprowadzenia podatku bankowego Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło poprawkę zwiększającą stawkę tego podatku. Swoje poprawki zgłosiła także opozycja. Po pracach komisji finansów publicznych posłowie postanowili wprowadzić kilka poprawek. To między innymi wysokość przelicznika, który ma wyliczać podatek bankowy na koniec każdego miesiąca. Uwzględniono także inne poprawki. Ujednolicenie wysokości podatku od aktywów dla ubezpieczycieli, dla instytucji bankowych. Wprowadzono też opodatkowanie dla firm pożyczkowych. W których fundusze przekraczają kwotę 200 milionów złotych. Obniżono wielkość kwoty podatku. Wielkość kwoty aktywów służącej za podstawę do wyliczenia podatku, mówił poseł sprawozdawca Wiesław Janczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Na podatek bankowy byłaby w stanie przystać Platforma Obywatelska. Problem w tym, że przepisy przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, a w tym kształcie opozycja ustawę odrzuca. My bylibyśmy, przynajmniej większość z nas byłaby gotowa zgodzić się na to, żeby. Banki podzieliły się częścią zysków z budżetem państwa, ale ta formuła zaproponowana przez państwa jednak nie jest właściwa. Zresztą widzimy, jak to wygląda w innych krajach. One albo nie stosują takiego rodzaju podatków, albo też rezygnują z tego podatku, który, który wcześniej wprowadzały. Odrzucenia projektu ustawy chce również nowoczesna. Posłowie tej partii obawiają się przeniesienia kosztów na klientów banków. Tak naprawdę nie ma co ukrywać. Koszty dodatkowego opodatkowania banków poniosą wszyscy Polacy. Było to gdzieś już tutaj powiedziane na tej sali wielokrotnie. Szczególnie ci biedniejsi, bo to oni głównie korzystają z kredytów bankowych na które i z innych produktów bankowych, na które łatwo jest podnieść opłatę. Na taki zarzut odpowiedziała poseł Barbara Bubula z Prawa i Sprawiedliwości. Polacy już teraz ponoszą najwyższe w Europie koszty związane z obsługą. Ich zwiększenie, jak wskazuje poseł, nie jest możliwe. Świadczyłoby o tym, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nie istnieje system rynko, wolnorynkowy w sektorze finansowym w Polsce. Bo nadpłynność w tym sektorze jest, jest możliwość udzielania kredytów, natomiast brak chętnych na te kredyty wiąże się z tym, że tego rodzaju opłaty i marże są w Polsce po prostu za wysokie. Korekty w tzw. Tak ustawie o podatku bankowym chce polskie stronnictwo Składam poprawkę, by Ministerstwo Finansów, minister finansów przedstawiał corocznie sprawozdanie z realizacji tej ustawy za rok poprzedzający oraz informacje o podstawowych problemach związanych z jej wykonaniem. Klub poselski KUKIS 15 poparł opodatkowanie instytucji finansowych. Wyraził również nadzieję, że wprowadzenie nowego podatku pozwoli na obniżenie poziomu tych podatków, które rzeczywiście dotykają obywateli. Mamy w naszym kraju. Nadmierne opodatkowanie pracy, nadmierne opodatkowanie rodzin, co powoduje frustracje społeczne objawiające się emigracją, objawiające się znaczącym spadkiem dzietności. Trzeba te proporcje odwrócić, trzeba te proporcje zmienić i bardziej opodatkowywać spekulacyjny kapitał. Nowy podatek od banków ma zasilić budżet państwa kwotą od 4 do 5 miliardów złotych w skali roku. Sejm na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się ustawą medialną autorstwa PiS. Według projektu zmieni się rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dojdzie także do skrócenia kadencji dotychczasowych władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji była zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w kampanii wyborczej. Projekt przewiduje przekształcenie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i jego rozgłośni regionalnych, a także Polskiej Agencji Prasowej ze spółek Skarbu Państwa w instytucje kultury. Z dniem wejścia w życie nowych przepisów wygasną mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych tych spółek. Projekt zakłada, że dotychczasowemu członkowi zarządu przysługuje odprawa pieniężna, która wynosi trzykrotność jego wynagrodzenia za październik 2015 rok. Według propozycji nowych członków zarządów i rad nadzorczych będzie powoływał minister skarbu państwa. Z kolei kierownictwo Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i jego rozgłośni regionalnych, a także Polskiej Agencji Prasowej ma być wybierane przez Radę Mediów Narodowych, w której skład wejdą eksperci. Członków Rady Mediów Narodowych będzie mianował Sejm, Senat i Prezydent, tak samo jak w wypadku Krajowej Rady Radiofonii Telewizji. Rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma zostać ograniczona, a środki na funkcjonowanie mediów narodowych mają pochodzić z opłaty audiowizualnej. Publiczny rejestr recydywistów wskazanych za pedofilię i zakaz zatrudniania takich osób w niektórych zawodach, to projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, przygotowany przez resort Sprawiedliwości. To sprawy, jakimi zajmuje się dziś rząd. Wprowadzenie rejestru recydywistów skazanych za pedofilię wzorowane jest między innymi na rozwiązaniach brytyjskich i francuskich. Projekt ustawy zakłada między innymi, że do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym automatycznie trafiałyby dane osób prawomocnie skazanych za czyny z rozdziału kodeksu karnego dotyczącego przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, oprócz przestępstw związanych z prezentacją treści pornograficznych i zmuszenia do prostytucji. Sprawcy figurowaliby w rejestrze aż do zatarcia skazania. W projekcie proponuje się również wprowadzenie zakazów zatrudnienia takich osób w zawodach polegających na możliwości kontaktu z małoletnim. Ponadto, na mocy projektowanej ustawy, policja miałaby stworzyć mapy zagrożeń przestępczością seksualną. Projekt, który ma na celu uniemożliwić groźnym pedofilom, którzy wychodzą na wolność, łatwy dostęp do dzieci poprzez Umożliwienie wszystkim instytucjom, które zajmują się opieką, edukacją, które mają związek z dziećmi, czy zobowiązanie, nawet tych instytucji, kierowników, aby za każdym razem przed przyjęciem do pracy czy na staż osoby musieli sprawdzić w dostępnym publicznie rejestrze, czy dana osoba nie była wcześniej skazana za przestępstwa pedofilskie. Planowany rejestr recydywistów skazanych za pedofilię miałby być oddzielny od krajowego rejestru karnego i spełniać funkcje ostrzegawcze wobec społeczeństw. Będą zmiany w funkcjonowaniu Prokuratury Prawo i Sprawiedliwość chce połączenia funkcji Prokuratora Generalnego z Urzędem Ministra Sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu prokuratury ma pomóc w rozwikłaniu wielu istotnych z punktu widzenia państwa polskiego spraw. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarzuca części prokuratorów opieszałość i tolerowanie zamiatania spraw pod dywan. Wymienimy tych prokuratorów, którzy nie chcą walczyć z przestępczością, którzy nie interesują się sprawami zwykłych Polaków, którzy tolerują zamiatanie spraw pod dywan, tych którzy odpowiadają za sprawę AmberGold na przykład albo za sprawy Skok Wołomie. Jednak by dokonać takich zmian Funkcję prokuratora generalnego ponownie powinien pełnić minister sprawiedliwości. Takie zmiany zakłada również nowelizacja ustawy. Zdaniem części ekspertów próba odpolitycznienia prokuratury, którą zapowiadała Platforma Obywatelska, nie sprawdziła się, a prokurator generalny pozostał pod ścisłą presją władzy. Najlepszym dowodem na istnienie takiej zależności była słynna konferencja poprzedniej pani premier, która jako reakcja na y, ujawnienie akt prokuratorskich z tak zwanej afery taśmowej y, powiedziała wyraźnie, Publicznie, że w związku z tym, że te, te akta wyciekły, nie przyjmie sprawozdania prokuratora generalnego i tym samym doprowadzi do odwołania, odwołania prokuratora. Dlatego możliwość wprowadzenia zmian kadrowych przez ministra sprawiedliwości pełniącego jednocześnie funkcję prokuratora generalnego przyniesie dobrą zmianę dla wymiaru sprawiedliwości, mówi Jakub Skoczylas z Instytutu Ordo Juris. Zamysłem całej tej zmiany jest to, aby minister sprawiedliwości kształtował politykę kadrową. Prokuratury. W poselskim projekcie ustawy przewidziane są także zmiany w strukturze prokuratury. To między innymi zniesienie prokuratur apelacyjnych i włączenie ich do struktur regionalnych. Ponadto prokuratura wojskowa ma zostać wcielona do cywilnej. Przywrócona ma zostać także prokuratura krajowa. Chcemy nowej struktury prokuratury, która w naszej ocenie będzie pracowała efektywniej. Mamy do czynienia z dużą przestępczością zorganizowaną w Polsce, dlatego po. Staną nowe wydziały do, do zwalczania właśnie przestępczości zorganizowanej. Jesteśmy przekonani, że to będzie działało dobrze i skutecznie. Zmniejszono także okres pracy na poszczególnych poziomach prokuratury. Ma to w znacznym stopniu przyspieszyć awans młodych, wyróżniających się prokuratorów. Pojawienie się w szkołach bezpłatnego podręcznika MEN to swoista rewolucja dla nauczycieli, którzy dotychczas skorzystali z podręczników wybieranych przez siebie, a finansowanych przez rodziców. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła przyjrzeć się dostępności podręczników szkolnych i wydać raport w tej sprawie. Minął ponad rok od momentu, gdy w ręce pierwszoklasistów trafił bezpłatny podręcznik i inne materiały edukacyjne finansowane z budżetu państwa. Tym razem Najwyższa Izba Kontroli postanowiła wziąć pod lupę właśnie dostępność podręczników szkolnych. Kontrolerzy wydali pozytywną opinię na temat podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej Nasz Elementarz. Program bezpłatnych podręczników rozpoczął proces wyrównywania dostępności podręczników wśród uczniów odciążył budżety rodziców i ukrócił możliwości stosowania przez wydawców nieuczciwych praktyk marketingowych. Nie obyło się jednak bez zastrzeżeń. Krytykowano głównie niską jakość wykonania podręczników, które w założeniu mają służyć kilku kolejnym rocznikom uczniów. Prowadzenie ustawowego zakazu oferowania szkołom lub nauczycielom korzyści w zamian za wybór określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń a także projekt bezpłatnych podręczników znacznie zmniejszyły ryzyko ewentualnych zachowań korupcjogennych w szkołach. Pomimo działań men na rynku, wciąż za mało jest podręczników do kształcenia zawodowego oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, podręczniki szkolne stanowią niemal jedną trzecią całego rynku książek w Polsce. Są podstawowymi środkami dydaktycznymi, używanymi przez uczniów w trakcie nauki na wszystkich poziomach edukacji. Okręgowa Prokuratura Wojskowa wszczęła śledztwo przeciwko pułkownikowi Krzysztofowi Duszy o naruszenie tajemnic i przekroczenie uprawnień. W połowie grudnia został on usunięty ze stanowiska szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, gdyż utracił prawo dostępu do informacji niejawnych. Byłe kierownictwo Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, mimo odwołania przez ministra obrony, nie dostosowało się do rozkazu. 18 grudnia specjalny pełnomocnik ministra Bartłomiej Misiewicz w asyście żandarmerii wojskowej usunął pułkownika Duszę i jego współpracowników z centrum, wprowadzając na jego miejsce nowego szefa. Wobec jednego z żołnierzy, który nie realizuje od ponad tygodnia. Swoich czynności służbowych w nowym miejscu pracy, prokuratura wojskowa rozpoczęła postępowanie karne. Wobec pozostałych, także funkcjonariuszy SKW, rozpoczęta została procedura dyscyplinarna. Jednocześnie w ubiegłym tygodniu do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłe kierownictwo Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Chodzi o niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień między innymi poprzez ujawnienie tajemnic tajne lub ściśle tajne. Ujawnienie tajemnicy służbowej, bezprawne uzyskanie dostępu do informacji i odmowę pełnienia służby. Zabezpieczono między innymi materiały dotyczące komisji weryfikacyjnej, materiały dosłyszące do podsłuchu i podglądu, jak również w wyniku zabezpieczonej dokumentacji mamy prawo podejrzewać, że w ostatnich tygodniach Podejmowano bezprawne, niezgodne z ustawą działania operacyjno-rozpoznawcze, jak również mamy prawo podejrzewać, że funkcjonariusze tychże służb współpracowali ze służbami innych państw i to nie państw sojuszniczych. Przy okazji wyszły na jaw także inne kontrowersje. Ci znakomici eksperci, którzy pracowali za czasów rządy, rządów Platformy Obywatelskiej zajmowali się rzeczywiście trudnymi pracami w ramach Centrum Eksper Eksperckiego NATO, na przykład pogłębianiem znajomości języka rosyjskiego, albo białoruskiego, bielika i strielika. Na przykład tym się zajmowali w ramach godzin pracy, albo szamanska ja carica. Co więcej, w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO znajdowało się godło Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Rzadkie zimowe tornady i powodzie pustoszą Stany Zjednoczone i zbierają śmiertelne żniwo. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do co najmniej 44 osób. Z powodu złych warunków pogodowych w całym kraju odwołano wczoraj blisko 3000 lotów. Optymizmem nie napawają także prognozy pogody na nadchodzące dni. Tornada na południu Stanów Zjednoczonych są zjawiskiem częstym na wiosnę, ale bardzo rzadkim o tej porze roku. Niespotykane są tu zimą także ulewne deszcze, które nawiedziły środkową część kraju. Ale to nie koniec anomalii pogodowych. Na zachodzie USA szaleją rzadko występujące w tym rejonie śnieżyce. Meteorolodzy podkreślają, że te wybryki pogody to skutek nadzwyczaj silnego w tym roku zjawiska El Niño, czyli ciepłego prądu na Pacyfiku docierającego do wybrzeży Ameryki Południowej – Żywioł spowodował już śmierć 44 osób. Sytuacja jest naprawdę trudna. W całym kraju tylko wczoraj odwołano prawie 3000 lotów, a około 4000 rejsów było opóźnionych, w wyniku czego kilka milionów pasażerów utknęło na lotniskach. Niestety synoptycy nie mają dobrych wieści. Powodzie, tornada, a w konsekwencji niebezpieczne warunki pogodowe mogą się utrzymywać do połowy tygodnia. Tragiczny bilans zamachów przeprowadzonych przez dżihadystów z Boko Haram w Nigerii. W ciągu 48 godzin w atakach zginęło ponad 50 osób. Do zamachów doszło w miastach Madagali i Majduguri. W poniedziałek na targu w Madagali dwie kobiety przeprowadziły zamachy samobójcze, zabijając co najmniej 30 osób. Zamachy nastąpiły kilkanaście godzin po ataku dżihadystów w mieście Majduguri, w wyniku którego zginęło 21 osób, a rannych zostało 91. Był to pierwszy od miesięcy atak na to miasto. W okolicy Majduguri znajduje się baza nigeryjskich wojsk, która w przeszłości była celem licznych ataków dżihadystów z Boko Haram. Od 2009 roku islamiści z Boko Haram prowadzą akcję zbrojną na rzecz przekształcenia Nigerii lub przynajmniej jej części w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. W ciągu ostatnich pięciu lat w wyniku rebelii Boko Haram zginęło w Nigerii już około 20 tysięcy osób, a ponad 2 miliony stało się uchodźcami. Wybrany w marcu prezydent Muhammadu Buhari zapowiadał całkowitą likwidację organizacji do końca tego roku. Ostatnio powiedział on, że armia jest blisko całkowitego pokonania dżihadystów z Boko Haram. Jego zdaniem formalnie Nigeria wygrała wojnę z organizacją. I na teraz to wszystkie informacje w imieniu całego zespołu. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Violeta Czarnomska. W naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. Dzisiejszy dzień pochmurno i deszczowo zapowiada się głównie w pasie od Marsylii przez Paryż aż po Londyn. W Bukareszcie niewykluczone opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Na pozostałym obszarze pojawi się wiele pogodnego nieba. W Moskwie w dalszym ciągu zimno około minus 6 stopni Celsjusza. Cieplej na południu kontynentu, nawet do 16 stopni w Atenach. I zmieniamy mapę. W kraju czeka nas dużo słońca, ale i mróz. Pochmurno będzie jedynie na południu Polski. Po południu w Bieszczadach spadnie deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na termometrach już zdecydowanie niższe wartości: od minus jednego w Lublinie, około zera w centrum, do czterech stopni na zachodzie. Ciśnienie rośnie. Barometry w południe wskazały około 1038 hektopaskali. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Zapraszam na wieczorną prognozę pogody. A tymczasem życzę miłego dnia.